Wieczorem przyszedł Marcin. Mamy ani rodzeństwa nie było w domu. Mówił, że ma naprawić piec, to go wpuściłam. Nie bałaś się? No nie, przecież się znaliśmy. Myślałam, że posiedzi chwilę, zrobi co ma zrobić i pójdzie. Ale on zaczął się do mnie dobierać. Mówiłam mu, że nie chcę. Odpychałam. Powiedziałam mu, że mam okres, ale jego to nie powstrzymało. Powiedział, że w takim razie zrobimy to inaczej. Że włoży mi go gdzie indziej. I co wtedy zrobiłaś? Powiedziałam, że nie chcę. Nie słuchał. Błagałam, żeby przestał. Ale on był silniejszy. Złapał mnie z nadgarstki, położył na stole i ściągnął mi majtki. Krzyczałam. To było okropne. Nie wiem, ile to trwało. Wydawało mi się, że wieczność. I potem do domu wpadł Krystian. I później przyjechała policja. A powiedz, czy zanim doszło do tej sytuacji, Marcin Jabłoński wykazywał zainteresowanie tobą? Trochę, ale nie był nachalny. Wysoki sądzie, ja już nie mam siły o tym mówić. Głowa mnie od tego wszystkiego rozbolała. Dobrze, Agnieszko, nam to wystarczy. Byłaś bardzo dzielna. Dziękuję ci.